Rozdział trzeci Leżałam na brzuchu, na ręczniku kąpielowym rozpostartym na piasku, czując na całym ciele rozżarzone promienie bułgarskiego słońca. Czy pójdzie Pani dzisiaj z nami na danciung do monastyrskiej izby? zapytała Marzena Trudzik, moja współtowarzyszka z pokoju w hotelu Rilla w Drużbie, smarując tłustą oliwą nogi od czubków palców aż do uda. nie. Idź sami, wymamrotałam niewyraźnie, gdyż brodę miała utkwioną w piachu i nie chciało mi się podnosić głowy. Pani to się świetnie opala, ciągnęła dalej marzena. Wygląda pani cudownie, a ja robię się tylko czerwona jak upiór i skóra ze mnie złazi. Jeżeli wrócę nieopalona, mój Ludwiczek będzie się śmiał i wszystkie koleżanki w pracy. Ludwiczek lubi się ze mną pokazywać, kiedy ładnie wyglądam. Wtedy wydajemy mnóstwo na lokale i on kupuje mi różne prezenty. O! Idzie pan docent i pan Józio. Niech się pani zdecyduje, złociutka, na ten dancing, bardzo proszę. Będzie na pewno strasznie klawo. Marzena podniosła się i kiwała ręką obu panom, kierującym się ku nam od strony schodów wprowadzących na plażę. Nie byłam z tego zbytnio zadowolona hałaśliwe, wesołe towarzystwo, z którym dzieliłam stolik w restauracji Czarnomorec, zmuszało mnie bez przerwy do wysłuchiwania mniej lub więcej niewybrednych dowcipów, płaskich komplementów i do wymiany banalnych frazesów. Marzena natomiast pławiła się w tej atmosferze, jak rybka w wodzie, wykorzystywała każdą okazję do rozrywki i podrywki, gdyż głównie w tym celu przyjechała do Bułgarii. Połączenie nas w jednym pokoju nie było fortunne ze względu na krańcową odmienność naszych usposobień i gustów, ale już po paru dniach zaczęłam się do niej przyzwyczajać, gdyż w gruncie rzeczy była to poczciwa dziewczyna o kurzymy muszczku i wymaganiach małego zwierzątka, pracowała jako ekspedientka w to w dziale trykotarzy. Z naiwną szczerością opowiedziała mi, że ma przyjaciela starszego od niej o lat dwadzieścia. Właściciela prywatnego zakładu grawerskiego mieszczącego się w pawilonach, który subsydiuje jej wyjazd. Ludwiczek zresztą był dla niej najwyższym autorytetem i wyrocznią w życiowych sprawach, co nie przeszkadzało jej zarzucać sidła na wszystkich spotkanych mężczyzn. Od razu niemal nawiązała flirt z młodym, ognistym bułgarem, oczarowanym jej złocistymi lokami i niebieskimi, lalkowatymi oczami. A poza tym kokietowała jak mogła naszego sąsiada z restauracji, pana Józia Rodem z zamościa, którego dowcip i sposób bycia trącił myszką, sięgającą epoki klubu kawalerów. Pech sprawił, że południowe słońce zamiast dodać jej wdzięku, spowodowało silne zaczerwienienie skóry i oparzenie, co ją początkowo wyłączyło schodzenia na plażę, wobec czego opalałam się i kąpałam sama. Dnie te przeznaczyłam na całkowity relaks i odprężenie. Kąpiel w Morzu Czarnym była wspaniała, słońce grzało fantastycznie, plaża, wypełniona po brzegi turystami, usiana kolorowymi parasolami i materacami o przeróżnych kształtach wyglądała jak kolorowa pocztówka. Wylegując się w kompletnym bezruchu na złocistym piasku, mogłam dopiero ocenić, jak bardzo byłam przemęczona i spragniona odpoczynku. Jak zwykle zgodnie z niezbadanymi i zaskakującymi właściwościami moich pigmentów, opaliłam się szybko i bezboleśnie, co stało się powodem szczerego podziwu Marzeny i kilku innych rozflirtowanych uczestniczek naszej wycieczki. Panie Józiu, panie docencie, piszczała Marzena, wymachując rękami, tu jesteśmy. Dwaj nasi panowie w pasiastych majteczkach kąpielowych z ręcznikami przewierzonymi przez ramię. Prężąc dość nikłe torsy, dobrnęli do nas cali w ukłonach i w uśmiechach, po szczęśliwym ominięciu setek przeszkód w postaci rozciągniętych na piasku plażowiczów i ich sprzętu sportowego. Pan Józio powitał nas nawet parafrazą słynnej piosenki, śpiewając: Blondynki, blondynki, ja wszystkie was, dziewczynki, całować chcę i natychmiast zwrócił się do mnie: Pozwoli, Szanowna Pani, że ucałuję jej rączkę. Nie radzę, jest posmarowana kremem. Ale to nic nie szkodzi. Ta rączka taka adekwatna. Pan Juzio, którego profesja osłonięta była tajemnicą, niezmiernie lubił szermować wyszukanymi słówkami i określeniami, niezależnie od możliwości ich zastosowania i znaczenia, ale w ogóle był niesłychanie sympatyczny i lubiany w naszym gronie. Docent Kruszko. Kawaler koło pięćdziesiątki. Współpracownik inżyniera suchmaka nieomal się z nim zaprzyjaźnił mimo różnicy poziomu intelektualnego. Nie mogłam nie zauważyć, że pan docent zdradza niejakie zainteresowanie moją osobą, co zresztą było zupełnie przyjemne. Teraz też rozłożył z namaszczeniem kąpielowy ręcznik na małym, wolnym skrawku piasku koło mnie i rozciągnął się na nim z błogim uśmiechem. Oj! Panie Józiu, Panie Józiu, szczebiotała, sepleniąc marzena. Pan mnie wyraźnie zdradza. Mojej rączki to pan nie chce całować, tylko pani idy. A ja już miałam pana z panem docentem zaprosić do nas do pokoju na koniaczek z pięcioma gwiazdkami. Koniaczek, koniaczkiem, a ja tymczasem pozwoliłem sobie przynieść szampana. Mam nadzieję, że nasze miłe panie nie odmówią. Pan Józio już sięgał do teczki. Może później teraz się wykąpiejmy, wtrącił docent kruszko, widząc mój niechętny gest. Tak, tak, chodźmy się kąpać, zagruchała marzena. W wodzie było jak zwykle świetnie. Odpłynęłam dość daleko. Za mną z pewnym wysiłkiem podążał pan docent, a przed nas wysforował się pełen wigoru i niespożytych sił pan Józio. Marzena, która nie umiała pływać, śmiesznie kucała w wodzie przy brzegu. W pewnej chwili zgubiłam docenta i popłynęłam sama. Położyłam się na plecach i patrzyłam z uśmiechem na bezchmurne niebo. Monika miała rację, ten wyjazd był mi potrzebny. Poczułam się odrodzona, młodsza o kopę lat, nawet obudziło się we mnie coś w rodzaju kobiecości, która zdawała się już ginąć naturalną śmiercią. Chyba po pół godzinie tego czynnego relaksu zdecydowałam się wrócić do reszty towarzystwa. Na brzegu w niedbałej pozie stał wysoki, muskularny mężczyzna, opalony na machoń, o przystojnej twarzy amanta filmowego i przyglądał mi się z zainteresowaniem ze zmrużonymi oczyma. Wydawało się to wprost nienaturalne, ale ten młody człowiek wyraźnie zwrócił na mnie uwagę i szukał okazji do zawarcia znajomości. Zauważyłam go już parokrotnie w restauracji Czarnomorec w czasie posiłków. Sądząc po wyglądzie i zachowaniu na pewno był cudzoziemcem. No nie, takiego rodzaju podbojów zupełnie nie oczekiwałam. Chyba trzeba upaść na głowę, żeby interesować się w jego sytuacji starą babą. Już się bałem o panią, tak długo pani nie było powiedział docent, kiedy wróciłam na swój ręcznik. Pływam jak ryba od małego dziecka uśmiechnęłam się więc nie należy się o mnie bać Moi panowie świergotała Marzena Czy wiecie że pani Ida nie chce dzisiaj z nami pójść na dancing Rozbija nam towarzystwo Może panowie będą umieli namówić bo mnie się pani Ida nie słucha Ależ pani Ido jak można nas tak malwersować i to pani taka efemeryczna istota Pan Józio przyłożył mokrą rękę do włochatej piersi. Panie Józefie, pani Ida na pewno nie jest malwersantką, nie mogąc się już powstrzymać, docent parsknął śmiechem. A poza tym mam nadzieję, że nie odmówi nam swego udziału w naszej małej eskapadzie. Gotów jestem w tej intencji i pójść na piechotę do Częstochowy, deklamował dalej nieszczęsny Józio, który nie zrozumiał wcale, o co chodziło docentowi. Poczułam nagle tak silną i nieprzepartą ochotę do śmiechu, jakbym miała osiemnaście lat. Żeby się opanować i nie zrobić przykrości Józiowi, zaproponowałam powrót do hotelu ze względu na zbliżającą się porę obiadową. Kiedy wylegiwałyśmy się na swoich łóżkach hotelowych w czasie sjesty popołudniowej, Marzena znów powróciła do tematu dancingu. Tak się cieszę, Pani Ideczko, na dzisiejszy ubaw, Pani się już zgodziła, prawda? I wie pani, pan Cenek ten dyrektor z Suwałk, który siedzi przy naszym stole, też się z nami wybiera. Nie wiem, czy będziecie mieli ze mnie pociechę. Prawdę powiedziawszy, już dawno zapomniałam się bawić, a tańczyłam chyba ostatnio ćwierć wieku temu. Ale mogę wam pomatkować. Co też pani mówi, pani ido, pani jest szałowa babka. Co prawda, kiedy pierwszy raz panią zobaczyłam, była pani strasznie blada, prawie szara, ale teraz, jak się pani opaliła, to wygląda pani na jakieś trzydzieści dwa, no najwyżej trzydzieści cztery lata. Chyba śmiało może pani jeszcze trochę dołożyć. Wcale się nie obrażę. Ależ skąd? Tak jest naprawdę. I takie ma pani ładne sukienki, same zagraniczne. A kiedy pani włożyła to błękitne poncho, wszyscy się za panią oglądali. Prawdopodobnie za pąchem, a nie za mną, ale pani miła jest, marzenko. Wcale nie pani jest naprawdę śliczna. Zupełnie w typie ludwiczka. On lubi tylko blondynki i dlatego muszę stale odbarwiać włosy. Wie pani, ja z ludwiczkiem często chodzę w Warszawie do kongresowej i do kamieniołomów. Mogłabym tańczyć bez przerwy przez dwadzieścia cztery godziny. Tylko Ludwiczek jest za gruby, dostaje zadyszki. Trochę przysypiałam, a Marzena paplała i paplała. Jest mi tu dobrze, pomyślałam, bardzo dobrze. Nie muszę pamiętać o wiecznie przepalających się czajnikach, wyłączaniu żelazka, listach przewozowych Hartfiga, oglądać Andrzeja, Zygmunta, kichającej Basi, Danusi. Mogę zapomnieć o wszystkim, co mnie dotąd dręczyło. Tutaj jest tylko słońce, morze i weseli, opaleni ludzie, spragnieni rozrywki i zabawy. Chyba jednak zasnęłam, automatycznie kiwając głową, nie monologu marzenie. Obudziło mnie jej wołanie. Pani Ideczko, już niedługo kolacja, trzeba się ubierać i po dłuższych oporach włożyłam za namową marzeny ową powiewną. Wydekoltowaną długą suknię, którą pożyczyła mi Teresa, jako że wieczór był piękny, ciepły, rozbrzmiewający racami wesołego śmiechu, prześwietlony czerwienią roztapiającego się w morzu słońca i jakby zachęcający do romantycznych przygód. Nieustępliwa marzena zrobiła mi makwillagę, piejąc z zachwytu nad moim wyglądem. Mimo, iż parokrotnie ścierałam szminkę i złorzeczyłam, że robi ze mnie clowna. Restauracja Czarnomorec, w której stołowała się nasza grupa wycieczkowa, położona była kilkadziesiąt metrów od hotelu. Jak zwykle o tej porze panował tu ogromny ruch. Kolacje w Czarnomorcu mają swój specyficzny, niepowtarzalny charakter uroczystości celebrowanych na cześć Bachusa, oszałamiają gości i wprowadzają w stan podniecenia na skutek podawanego do stołu wina uderzającego do głowy lekkim i miłym szmerem. Akompaniament orkiestry, wygrywającej raz rzewne, raz skoczne melodie, sprawia, że pary ruszają do tańca między jednym daniem a drugim. Tego wieczoru także różnobarwny i różnojęzyczny tłum z dominującym językiem polskim i niemieckim falował na parkiecie w ogródku na zewnątrz restauracji, a refrenista w białym smokingu chrypiał, podregując w ekstatycznych drgawkach. Docent i pan Luzią siedzieli już przy stoliku, pałaszując sałatkę z pomidorów, papryki i ogórka. Na nasz widok o mało nie zakrztusili się połykanymi właśnie kęsami. Szczególnie na twarzy docenta odbiło się wyraźnie zaskoczenie, jakby nie dowierzał własnym oczom, że jestem tą samą osobą, która przed kilkoma godzinami leżała zasmarowana tłuszczem na plaży, a potem ociekała wodą z włosami jak stronki. A oto i nasze piękne panie. Nie omieszkał zadeklamować pan Juzio, jakby dokonywał epokowego odkrycia. Nie tylko piękne, ale cudowne ukłonił się z galanterią pan docent, patrząc wymownie w moją stronę. Ponieważ pan Zenek rezerwował nam stolik w monastyrskiej izbie kosztem własnej kolacji, przenieśliśmy się tam szybko, po spełnieniu kilku toastów z przydziałowego wina. Na środku pod gołym niebem, w przyćmionym świetle lamp, szalało już szereg par, orkiestra grała rozdzierające tango, strzelały korki od szampana. Docent natychmiast porwał mnie do tańca, a przed marzeną wyrósł jak z pod ziemi jej wielbiciel bułgar. Nie tańczyłam mi już tak dawno, że obawiałam się, iż się skompromituję i rozciągnę jak długa na środku parkietu razem z panem docentem, ale niebawem okazało się. Że taniec jak przed laty zaczyna sprawiać mi przyjemność. Co prawda partner był nieco niższy ode mnie i miał niemiły zwyczaj posapywania w okolicy mojej szyi, ale poruszał się lekko i odznaczał niezłym wyczuciem rytmu. Ledwo ukończyłam pląsy z docentem, zabrzmiała nowa melodia i jakaś postać męska oderwała się od sąsiedniego stolika, kierując w moją stronę. Co za diabelne powodzenie! Pomyślałam zionąc jak kudłaty psiak w czasie upału, gdyż ostatni żywiołowy kawałek dobrze dał mi w kość. Już miałam zamiar odmówić, kiedy zamurowało mnie wprost ze zdziwienia. Przede mną zgięty w nienagannym ukłonie stałów młody, urodziwy cudzoziemiec, który od pewnego czasu obserwował mnie z daleka. Zauważyłam, że oczy marzeny zrobiły się duże, jak spotki z wrażenia i podziwu, więc zmieniłam zamiar i wdzięcznie poderwałam się z miejsca, jakby taniec z synami lordów i królów nafty był dla mnie chlebem powszednim. Zrobiliśmy kilka okrążeń wśród tańczących par, kiedy nieznajomy odezwał się nagle po niemiecku: Piękna pani, dlaczego pani mnie unika? Pochylił przy tym twarz znakomicie opaloną zbliżając niemal do mego policzka. Nie rozumiem, o co panu chodzi, powiedziałam, gdyż byłam tak zaskoczona, że nie umiałam nic więcej wymyślić. Muszę się z panią spotkać. Proszę powiedzieć, kiedy i gdzie, ciągnął dalej, przytłumionym głosem, który nieoczekiwanie nabrał jakby rozkazującego tonu. A cóż za obcesowy sposób zawierania znajomości? Czyżby taka forma przyjęta była na Zachodzie? Wygląda na to, że ja muszę się z nim umówić, kiedy on tego sobie życzy, pomyślałam z irytacją. A jeśli odmówię, czy jest pan przyzwyczajony do tego, że kobiety tak łatwo ulegają pana żądaniom? Schenedame, jest pani bardzo interesującą kobietą i ma pani urzekające oczy, dlatego chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. A więc kiedy i gdzie się spotkamy? Nigdy i nigdzie. Byłam już podenerwowana jego natarczywością. Ramię, obejmujące mnie w pół wzmocniło swój uścisk. Mam nadzieję, że zmieni pani jeszcze zdanie. Będę czekał. Jaki on przystojny i elegancki. Szepnęła porozumiewawczo marzena, kiedy powróciłam do stolika, a mój danser pożegnał mnie ceremonialnym ukłonem. I wtedy stało się to, czego nie mogłam się nigdy w życiu spodziewać, a co sprawiło, że cały świat zawirował nagle przed moimi oczyma i poczułam, że mdleję. Tylko siłą woli, przytrzymując się blatu stolika, powróciłam do przytomności, w gęstwie otaczających nas ludzi. Zobaczyłam Łukasza Świronia. Siedział z kilkoma osobami bardzo blisko. Blask padający z latarni oświetlał jego twarz, tak mi drogą, która od tylu lat pojawiała się w moich snach i wspomnieniach. Nie był to oczywiście młodzieniec, który pełen żarliwych uniesień żegnał mnie w ów pamiętny. Sierpniowy poranek, ale dojrzały mężczyzna w średnim wieku o mocno przerzedzonych włosach. Rysy jego zmienione były przez upływ czasu, ale tak właśnie powinien wyglądać Łukasz po upływie 25 lat. Zaczęłam gwałtownie otwierać i zamykać oczy, co przez postronnych obserwatorów mogłoby zostać uznane za nerwowy tik, aby upewnić się, czy to nie zjawa. O mam wywołany nadużyciem alkoholu, ale obraz pozostał stale ten sam, Łukasz albo osoba, która mogłaby znakomicie być za niego poczytaną siedzący w otoczeniu dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. W stronę naszego stolika płynęły wśród ogólnego śmiechu i wrzawy urywane strzępy zdań wypowiadane przez tamto towarzystwo, jak mi się wydawało, w języku niemieckim. A więc w tak niespodziewany i tragikomiczny sposób miało runąć moje wyobrażenie o wielkim, niezłomnym bohaterze, piewcy wolności, świętym idolu młodości, wzniesionym przeze mnie na niebosiężny piedestał, po to przeżywałam tyle lat udręki, samozaparcia, wrzeczeń, nękana wyrzutami sumienia, aby się przekonać, że on. W takim razie w imię czego? Gdyby nie ludzie, zaczęłabym być wielkim głosem nad swoją życiową klęską. Po pewnej chwili nasunęło mi się jednak przypuszczenie, że mężczyzna ten mimo łudzącego podobieństwa nie był Łukaszem, tylko jego sobowtórem. W końcu upłynęło tyle lat. Mogłam i ja pamiętać go mniej dokładnie niż mi się wydawało. Co prawda, sklepienie czoła, zarys brwi, nieco trójkątny kształt twarzy przypominały do złudzenia utrwalone w pamięci resy świronia. Brakowało tylko obramowania gęstych, chwalujących włosów i to stanowiło zasadniczą różnicę. Ale czy istniała pewność, że się nie mylę? Miniony czas mógł przecież w zupełnie inny sposób uformować wygląd autentycznego Łukasza. Ponadto ten, którego brałam za ideał moich lat młodzieńczych, był prawdopodobnie cudzoziemcem, aczkolwiek prowadzenie rozmowy w obcym języku nie było tego dowodem. Patrzyłam na niego tak długo, że każdemu mogłoby się to wydać podejrzane, gdyby nie kilka butelek szampana spełnionych przy naszym stoliku. Zauważyłam, że siedzi prawie milcząco, biorąc rozmowie, jakby ludźmi. Chciałam, żeby na mnie spojrzał, żeby jego oczy spotkały się z moimi. Byłby marmurem, a nie człowiekiem, gdyby nie zareagował na mój widok. A może już dawno mnie niewielki udział w ogólnej, ożywionej, był niezainteresowany otaczającymi go spostrzegł, tak jak i ja jego? Zakładając, że to jest Łukasz. Dlaczego nie odezwał się do mnie przez te wszystkie lata, dlaczego zlekceważył tak święty, jak mnie małam, związek i poszedł inną drogą? Ale to wszystko bzdura. Przecież świroni nie żyje. Wojtek nie mógł się mylić był jego najbliższym kolegą. A więc jakimś szatańskim zbiegiem okoliczności, tu na obcej, a przyjaznej ziemi, w pięknej scenerii i przyrody ujrzałam widmo minionych lat. Jednak wątpliwości moje nie ustawały. Z trudem zdołałam opanować pragnienie podejścia do niego i zawołania po imieniu. Na szczęście pan Zenek poprosił mnie do tańca i dobrze się stało, bo ustrzegł mnie od publicznego wygłupienia się. Stwierdziłam bowiem w pewnej chwili, że spojrzenie do mnie Łukasza absolutnie obojętnie ześliznęło się po mojej twarzy. A więc był to zupełnie obcy człowiek. "Gdyż trudno mi było nawet przypuścić, żeby tak panował nad sobą. Po chwili jednak uświadomiłam sobie, że świroń mógł mnie nie poznać. Życie jego potoczyło się przecież odmiennymi drogami, więc spotkanie kobiety, z którą w gruncie rzeczy przelotnie był związany, nie wywoływało w nim już żadnych wzruszeń. Poza tym wpływ czasu mógł zatrzeć mój obraz w jego pamięci." Być może, że to, co ja uważałam za największe przeżycie, dla niego było tylko błahym epizodem bez znaczenia. Nie będę się tak przejmować, nawet nic nie wspomnę o tym Monice. Chcę, żeby portret ojca w tym kształcie, w jakim go jej przekazałam, pozostał nieskalany w jej wyobraźni, choćbym miała niezbitą pewność, że nieznajomy jest łukarzem. Orkiestra grała zapamiętale besame, same, bez mucho, a mnie ogarnął swoisty, specyficzny humor. Zaczęłam szaleć jak dzierlatka. Prawie się upiłam, nie bacząc na zgorszenie. Jakie mogłam wywołać, gdyby zobaczył mnie któryś pracownik redeksu, uczestniczący w wycieczce? Wdzięczyłam się do docenta, który nie spodziewając się takiej metamorfozy, omal mi się nie oświadczył w pijackim widzie. Jednocześnie kątem oka obserwowałam ewentualnego świronia, który w ogóle nie tańczył, siedząc na jednym miejscu. Stwierdziłam, że jego zimne, dalekie spojrzenie parokrotnie zawisło na mojej twarzy. Jeżeli to jest jednak Łukasz niech widzi, że nie zginęłam bez niego, że się bawię. Podobam mężczyznom jeżeli jest to obcy człowiek, to też mi wszystko jedno. Niech to będzie stypa po mojej wielkiej miłości. Jedyna, wielka okazja, żeby się dobrze zabawić. Szałowy nastrój został przerwany przez Marzenę, która ugryzła pana zenka w ucho i dostała histerycznego ataku śmiechu, trzeba było ją natychmiast wyprowadzić. Wychodząc, obejrzałam się. Miejsce, gdzie siedział sobowtór Łukasza, było puste. Tej nocy nie mogłam zasnąć. Odżyły wspomnienia już wyblakłe. Teraz znów pełne dawnych barw. Oto Łukasz śmieje się szczerze. Jest w szarej marynarce, w której wygląda znakomicie, koszulę ma rozpiętą, czuję jego ramię, którym mnie mocno przytula, widzę kawałek jego twarzy i szyi ze śmiesznym, czerwonym znamieniem w kształcie gwiazdy. Za chwilę schyli się jeszcze bardziej, żeby mnie pocałować. Co to ja pomyślałam o znamieniu? Z podniecenia usiadłam na łóżku. Muszę za wszelką cenę muszę jak najszybciej sprawdzić, czy mężczyzna z Dancingu ma znamie na szyi, i wtedy będę wszystko wiedziała. Monika wchodziła przez wahadłowe drzwi kawiarni europejska z mieszanymi uczuciami zaciekawienia i bliżej nieokreślonego niepokoju, czy postępuje lojalnie wobec swojej matki. Osobą, z którą miała się spotkać, był bowiem Wiktor Mączyk, były mąż i z którym. Zgodnie z posiadanymi przez Monikę wiadomościami, rozstała się przeszło dwadzieścia lat temu po krótkim i burzliwym pożyciu. Mączyk zadzwonił wczoraj po południu, ucieszył się słysząc jej głos, pytał ją o matkę, a kiedy dowiedział się, że wyjechała, zupełnie swobodnie i po prostu zaproponował spotkanie, jakby nie było w tym nic dziwnego i zaskakującego. Monika przystanęła na progu sali, zastanawiając się. W jaki sposób Mączyk ją pozna? Kilku mężczyzn siedzących przy stolikach podniosło głowy na widok jej zgrabnej, młodzieńczej sylwetki w letniej, obcisłej sukience. Lubiła specyficzny klimat w kawiarni, szumiącej gwarem głosów zmieszanych z dyskretnymi tonami fortepianu, z brzękiem łyżeczek i szkła, przesyconej dymem z papierosów. Nie były je niemiłe spojrzenia męskie taksujące jej urodę i składające jej niemy hołd, nie lubiła jednak czekać na umówioną osobę. Upłynęło jednak zaledwie kilkanaście sekund, a średniego wzrostu mężczyzna o lekko falujących włosach, w modnie skrojonym garniturze znalazł się przy jej boku. — Witamy cię, Moniko — powiedział wyciągając ku niej rękę i wskazując miejsce przy stoliku. Cieszę się bardzo, że przyszłaś. Czego się napijesz? Proszę koniak, czarną kawę, melbę. Już zamawiał jasnowłosej kelnerki, która uśmiechem dawała do zrozumienia, że zna mączyka jako stałego i cenionego gościa. Jesteś piękną dziewczyną, ciągnął przyglądając się jej z zainteresowaniem. Wybacz, że mówię tak obcesowo, ale był czas że traktowałem cię jak swoją córkę i chciałbym, żeby tak było nadal. Czy masz coś przeciw temu? Nie, nic oprócz tego, że właściwie się nie znamy. Rozumiem, mój telefon i ta propozycja spotkania po tylu latach milczenia jest dla ciebie zaskoczeniem. Właściwie chciałem zobaczyć się z matką, ale kiedy usłyszałem twój głos. Zapragnąłem z Tobą osobiście porozmawiać i naprawdę szczerze się bałem, że mi odmówisz. Nie odmówiłam i jestem, roześmiała się. Ale jest dla mnie zagadką, w jaki sposób Pan mnie tak łatwo rozpoznał? To nie było trudne. Kilkakrotnie widziałem Was obie, Ciebie i Idę, razem na ulicy i w sklepie. Ostatnio, kiedy robiłyście zakupy w CDT. Wiesz, Moniko, tyle jest do powiedzenia, że właściwie nie wiem, od czego zacząć. Zdaję sobie sprawę, że twój stosunek do mnie jest negatywny, gdyż matka nie mogła zachować o mnie dobrych wspomnień. Ale jeżeli mówiła ci o mnie coś złego, to miała rację. Byłem młody, głupi i nikczemny. Posiadałem kobietę piękną, ufną, dobrą i nie umiałem jej uszanować. Musisz mi uwierzyć, że do dzisiejszego dnia żałuję tego, co się stało. Postąpiłem okrutnie, zostawiłem właściwie dwoje dzieci bez opieki. Często przez te lata o tym myślałem. Monika patrzyła na Mączyka z niedowierzaniem i zdziwieniem. To niespodziewane skierowanie z miejsca rozmowy na tortak osobistych wynurzeń, to samo oskarżenie przed bądź co bądź nieznaną osobą było wprost szokujące. Chyba popił sobie trochę, pomyślała, ale nic w wyglądzie mączyka o tym nie świadczyło. Był nienagannie elegancki, może o jeden ton za bardzo zakrzykliwie, ale jednocześnie znośnie. Wprawdzie sprawiał wrażenie człowieka czymś zgnębionego, a nawet podenerwowanego, gdyż rysy twarzy ściągnięte miał jakimś grymasem, trochę wpadnięte oczy i pofałdowane czoło, ale mówił płynnie, ze swobodą. A w jego głosie brzmiała nuta szczerości. Mimo to jednak nie mogła opanować się pokusie powiedzenia: Jak pan widzi, jednak żyjemy i czujemy się dobrze? Tak, Ida jest dzielną kobietą pominął tę złośliwą uwagę. Potrafiła sama stawić czoło wszystkim przeciwnościom. Widzisz, z biegiem lat człowiek wraca do przeszłości. Trudno jest wszystko wykreślić z pamięci. I tak jest ze mną. Nie chciałbym mieć stale poczucia wyrządzonej komuś krzywdy. Może to brzmi pompatycznie, ale tak jest w istocie. W jakimś okresie żywota człowiek robi podsumowanie i okazuje się, że gdzieś tam bilans jest ujemny. Może uczyniłem to trochę późno, ale zawsze lepiej niż wcale. W każdym razie, jeżeli tylko mogę być wam w czymś pomocny, to zawsze służy w miarę swoich sił i możliwości. Dziękuję. Ale nie sądzę, aby mama chciała skorzystać z tej oferty. Już od lat przywykła sama dawać sobie radę. Rozumiem Cię, Moniko, i zdaję sobie sprawę, że nie możesz mieć do mnie zaufania. Ale wierz mi, wiele w życiu przeszedłem i nauczyłem się. Jestem zupełnie innym człowiekiem. Nawet zmieniłem nazwisko, żeby zapomnieć o tamtej osobowości. Nazywam się teraz Mączarowski. Jednym słowem dręczą Pana wyrzuty sumienia i chciałby Pan naprawić grzechy młodości. Roześmiała się Monika. Po twarzy Mączyka przemknął skurcz, jakby słowa te trafiły w sedno sprawy. Mam nadzieję, Moniko, że jednak przezwyciężę Twoją niechęć. Możesz zawsze na mnie liczyć. Mam szerokie znajomości w kręgach filmowców, w świecie artystycznym. Z Twoją sceniczną urodą mogłabyś zrobić karierę. Może jeszcze kieliszek koniaku? I nie mów do mnie pan, bardzo proszę. Rozumiem, że nie możesz nazywać mnie ojcem, chociaż ja zawsze uważałem Cię za swoją przybraną córkę, ale sprawiłabyś mnie dużą przyjemność, mówiąc mi po imieniu. Zgoda? Zgoda, przytaknęła Monika, stwierdzając w duchu. Że ten człowiek jest właściwie zupełnie sympatyczny i, że nie ma powodu, aby okazywać mu wrogość. Do europejskiej napłynęła teraz fala gości, stałych bywalców, którzy przeważnie dosiadali się do swoich znajomych. Gwar głosów przypominał brzęczenie pszczół wokół uli. Mączarowski wymienił szereg głębokich ukłonów z kilkoma mężczyznami, a wśród nich z dwoma znanymi aktorami warszawskimi. Ten pan w okularach, powiedział mimochodem, wskazując tęgiego blondynę o rumianych policzkach, to reżyser telewizyjny, Brzęszycki, mój bliski przyjaciel. Realizuję teraz serial Kulisy Słynnych Procesów. Ale słuchaj, Moniko, mam pewną propozycję. Pojedźmy do mnie, do domu. Pokażę ci, jak mieszkam. Mam własny domek na Urugwajskiej. Jestem ciekaw. Czy ci się spodoba? Porozmawiamy tam spokojnie. Chciałbym się tyle dowiedzieć o tobie, o twojej matce. Jakaś mała przekąska znajdzie się w lodówce. Sądzę, że mi nie odmówisz? Ostatecznie mogę się zgodzić. Nie ma w tym nic złego, pomyślała wstając od stolika. Rozdział czwarty Pani Ideczko, telefon do pani zawołała Marzena, wbiegając do naszego pokoju w momencie, kiedy po przyjściu z plaży przebierałam się do obiadu. Telefon, zapytałam ze zdziwieniem, jakby Marzena była w stanie wytłumaczyć mi ten zdumiewający fakt. Nie spodziewam się od nikogo. Może od któregoś z pani wielbicieli? O, pani Ideczko, pani wczoraj była niesamowicie szykowna i wszystkich pani podrywała. Ten cudzoziemiec jest bardzo podobny do Gregory Pecka. A mówiłam, że będzie świetny ubaw. Dzisiaj też pójdziemy, dobrze? Co to, to nie. Ja już nigdzie nie idę, oznajmiłam, szamocąc się z zaciętym słowakiem. Na dole portier wskazał mi odłożoną słuchawkę. Z Henedamę zawibrował męski, głęboki głos. Mam nadzieję, że się pani już namyśliła i zechce ze mną spotkać. Kto mówi: Nie wiem, o co panu chodzi. Schenedame, proszę mnie nie drażnić. Jestem i tak bardzo cierpliwy. Czekam na panią dzisiaj wieczorem przy basenie solankowym w kawiarence. Dobrze pan wie, że nie przyjdę. Nie warto się było trudzić. Niech pani nie będzie niemądra. A więc o dziewiątej, to umówione. W aparacie coś zabrzęczało, rozmowa była skończona. Co za natręt z tego Niemca, pomyślałam. Co go do tego upoważnia, żeby tak bezceremonialnie, wręcz niegrzecznie nalegać na spotkanie. Dlatego, że jest uderzająco przystojny, uważa, że wystarczy mu każdej kobiecie kiwnąć palcem żeby za nim poleciała. Widocznie mnie śledził, skoro wie, gdzie mieszkam. A zresztą, co onem mnie obchodzi? Niech sobie czeka do samego rana. Musiałam chyba rzeczywiście porządnie narozrabiać na wczorajszym dancingu, bo w zachowaniu pana docenta odczułam wyraźnie prawdopodobnie awansami, jak i uśmiechu, w spojrzeniu można było odczytać zadowolenie, a nawet pewność siebie, której nigdy nie przejawiał. Wobec tego postanowiłam zgasić zapędy wszystkich panów i jak najwcześniej wieczorem udać się do pokoju. Byłam zmęczona i pragnęłam wszystko, co się zdarzyło, raz jeszcze przemyśleć i zrekapitulować. Udzieliłam więc marzenie błogosławieństwa na nowe dancingowe szaleństwo i z przyjemnością położyłam się do łóżka. W pokoju było cicho, tylko przez otwarty balkon zmianę spowodowaną mu czyniłam. W jego dobiegały odgłosy rozśpiewanej, roztańczonej drużby. Zgasiłam światło, ale natłok myśli nie pozwolił mi zasnąć. Już z samego rana przekonałam się, że mężczyzna z monastyrskiej izby, którego widok tak mną wstrząsnął, nie był Łukaszem Świroniem. Spotkałam go na plaży. Stał nad brzegiem morza i sylwetka jego wydała mi się tak bliska, tak znajoma. Że poczułam ogarniający mnie niepokój. Wtedy zdecydowałam, że muszę tę sprawę ostatecznie wyjaśnić. W tym celu obeszłam go od tyłu i zajrzałam mu przez ramię. Nie był to bardzo zręczny manewr, ale w tłumie plażowiczów nie zwrócił niczyjej uwagi. Na szyi mężczyzny, zaczerwienionej od słońca, o złuszczonej skórze, nie było znamienia. Mogłam teraz spokojnie wznieść z powrotem na piedestał strąconego Bożka mojej młodości. Moja zraniona duma i ambicja doznawała w tym żałosnym potwierdzeniu nieodwracalnych faktów, ukojenia. Myśląc o tym, uspokajałam się wewnętrznie i powoli zasypiałam. Nagle usłyszałam jakiś szelest i zamarłam w bezruchu. Na tle matowej szyby, oddzielającej nasz balkon od sąsiedniego, zamajaczył cień. Ktoś usiłował przełożyć nogę przez poręcz i dostać się do środka. Strach chwilowo sparaliżował mimowę i przyprawił o gwałtowne bicie serca. Za drzwiami balkonu dojrzałam wyraźnie męską sylwetkę. Kto tam? krzyknęłam przeraźliwie, zrywając się z łóżka i jednocześnie ręką sięgnęłam do kontaktu przy lampce nocnej. Tajemniczy intruz wykonał na balkonie kilka nieskoordynowanych ruchów po czym zapanowała zupełna cisza. Przez parę minut trwałam w dziwnej pozycji, stojąc na jednej nodze, gdyż drugiej nie zdążyłam jeszcze wyciągnąć spod koca i nie mogłam się zdecydować na powrót do łóżka. Wreszcie skoczyłam gwałtownie do drzwi balkonowych, zamknęłam je oraz wszystkie inne otwory, przez które mógłby przedostać się chociaż centymetr powietrza, na skutek czego w pokoju zrobiło się niesamowicie duszno. Żeby powrócić do równowagi, wzięłam prysznic i od razu wszystko wydało mi się zupełnie proste, a nawet komiczne. Na pewno jakiś amator łatwych przygód, amant którejś z pań biorących udział w wycieczce zakradł się do swojej wybranki i pomylił drzwi. Nie jest też wykluczone, że marzena swoją kokieterią zachęciła któregoś z wielbicieli do takiego wyczynu akrobatycznego. Niezależnie od tego, kim był. Musiał wyglądać, zawieszony pod poręczami balkonu, jak aktor w burlesce z epoki niemego filmu. Mimo woli uśmiechnęłam się i otworzyłam okno. Było już późno. Drużba zaczynała przycichać. Gdzie nie tylko odzywały się głosy szalejących bynikt, turystów. Na drugi dzień Marzena aż piszczała z uciechy, kiedy jej opowiedziałam o nocnym gościu, i zaręczała, że przyszedł do mnie. Przy straganie z brzoskwiniami uformowała się kolejka czasowiczu zerkających porządliwie ku załadowanym skrzynkom. Urzeczona tą okazją stałam już około dziesięciu minut za otyłą Niemką, strofującą ustawicznie swoje dwie rozkrzyczane pociechy, usiłujące wywalić stertę pustych skrzyń po brzoskwiniach. Ponieważ słońce jeszcze silnie przygrzewało, opalałam twarz, mrużąc oczy, z głową zadartą do góry. Ktoś stojący za mną powiedział kilka słów, odnoszących się do wyglądu owoców, jakby chcąc przyciągnąć moją uwagę. Odruchowo odwróciłam się i spotkałam oko w oko z moim cudzoziemskim adoratorem. Uśmiechnął się, a jego mocne, równe zęby błysnęły bielą na tle machoniowej opalenizny twarzy. Co za szczęście znów zobaczyć panią, ukłonił się z przesadną kurtuazją. Ubrany był w białe spodnie, sportową pasiastą koszulę odsłaniającą muskularne ramiona, a w ręku trzymał zawinięte w papier kwiaty. Odpowiedziałam mu lekkim skinieniem głowy, postanawiając nie zwracać na niego uwagi. Nagle poczułam jego oddech przy swojej twarzy. Mówił prawie szeptem: Dlaczego nie przyszła pani na spotkanie? Nie byłam w odpowiednim humorze. Mruknęłam wyraźnie, akcentując niechęć do kontynuowania rozmowy. Bardzo nieładnie z Pani strony. Czekałem dwie godziny. W takim razie w tym samym miejscu dzisiaj. Będzie się Pan znów na próżno fatygował. Schenedame, niech Pani nie kaprysi. Ja jutro wyjeżdżam. Cóż, życzę Panu dobrej podróży. Jak widzę, jest pani w nastroju do żartów. Jednak będę nieustępliwy. Tak łatwo się mnie pani nie pozbędzie. Już miałam odpowiednio zareagować na tę niezwykłą natarczywość. Kiedy usiłowania młodych Niemców zostały uwieńczone pomyślnym rezultatem i piramida skrzyń rozleciała się na wszystkie strony z piekielnym hałasem, budząc popłoch wśród ogonkowej klienteli. W tym momencie mój adorator wręczył mi niespodziewanie kwiaty które trzymał w ręku i nim zdążyłam zaprotestować, oddalił się śpiesznym krokiem. Kiedy obiłczona kilkukilogramową torbą brzoskwiń powróciłam do hotelu, kwiaty wypadły mi z ręki i rozsypały się po podłodze. Były to czerwone róże o delikatnych płatkach, na długich łodygach. Do jednej z nich przyczepiony był mikroskopijny bilecik z jednym tylko słowem, tym razem w języku polskim. Czekam. Trudno o bardziej treściwą i konkretną propozycję, stwierdziłam, nie wiedząc w końcu, czy śmiać się, czy gniewać. A jeżeli to on zakradł się w nocy do naszego pokoju, czyżby to było możliwe? Zanim przyszła marzena, rozważałam taką ewentualność, ale odrzuciłam ją jako całkowicie niedorzeczną. Przecież nikt zdrowy na umyśle nie dopuściłby w publicznym miejscu do takiego skandalu, aby napadać na kobietę wbrew jej woli, tym bardziej, że amatorek łatwych przygód można było tu znaleźć na kopy, i to młodszych o dwadzieścia lat. Nie, niewątpliwie było to umówione randy z niespodziewanym dla partnerów finałem. Uśmiechnięty Łukasz stał koło mnie, jak niegdyś przed laty. Wyciągnął ręce jakby pragnął mnie objąć, a ja usiłowałam się do niego zbliżyć. Ale jakiś cień stanął pomiędzy nami, był to młody Niemiec o cynicznej, bezmyślnej twarzy manekina wystawowego z laseczką w ręku. Laseczka nagle zamieniła się w rewolwer wycelowany w piersi Łukasza. Krzyknęłam i w tej chwili pomiędzy mężczyznami rozpoczął się pojedynek, którego stawką było moje serce i ręka. Płakałam, bo tragicznie. Aż do bólu pragnęłam być blisko Łukasza, w jego ramionach. Ze łzami obudziłam się na łóżku pokoju hotelowego. Świto ostrożnie wlewał się przez szyby, za oknami delikatnie zaczęły ćwierkać ptaki. Uświadomiłam sobie, że dzisiaj jest to ostatni dzień naszego pobytu w Bułgarii. Po wczorajszej uroczystej kolacji zorganizowanej przez Orbis, uświetnionej bateriami butelek szampana, Nasze towarzystwo wybrało się na uroczysty, pożegnalny wypad na dancing. Ja zdecydowanie odmówiłam wzięcia w nim udziału, chociaż wszyscy mnie do tego usilnie namawiali, łącznie z panem docentem, który stosował w tym celu różne uwodzicielskie zabiegi. Marzena permanentnie szalająca do późnej nocy na dancingach, upojona powodzeniem mu mężczyzn różnych nacji, roztańczona. Rozflirtowana i nareszcie ładnie opalona, oczywiście pofrunęła razem z naszymi panami na skrzydłach swej trzpiotowatej beztroski. Ponieważ wieczór był wyjątkowo chłodny, gdyż w dzień padał krótki, ale gwałtowny deszcz, poprosiła mnie o pożyczenie pącha, w którym było jej bardzo do twarzy. Co prawda nie lubiłam rozprowadzać dalej pożyczonych rzeczy. Ale błękitny kolor pącha tak świetnie harmonizował z opalenizną twarzy marzenki i złotem włosów, że uległam, a nawet dzieliłam jej dziecinną radość z powodu tak atrakcyjnego wyglądu. Chciałam się jeszcze trochę zdrzemnąć, ale na próżno. W pokoju było zupełnie cicho, widocznie marzena spała mocnym snem po wczorajszej hulance. Weszło w zwyczaj. Że przychodziła zwykle w środku nocy i wślizgiwała się do łóżka, mrucząc jak zadowolona kotka. Udawałam przeważnie, że nic nie słyszę, aby nie prowokować jej rozszczebiotanych wynurzeń, mogących się ciągnąć aż do rana. Ostatnie dni w drużbie upłynęły pod znakiem słońca, morza i absolutnego wypoczynku. Nachalny niemiec przestał mnie niepokoić. Nigdzie go nie spotykałam. Widocznie rzeczywiście wyjechał. Za to przypadek stykał mnie często z sobowtórem świronia. Szedł naprzeciw zręcznym, sprężystym krokiem Łukasza, zwykle samotnie z niezmiennie obojętną, kamienną twarzą i niewidzącymi oczyma. Nieraz siedział niedaleko w kawiarni, restauracji, płynął w pobliżu w morzu, rozkładał materac dość blisko na plaży. Czasami zaczynałam się zastanawiać, czy istotnie tylko przypadek decydował o tych spotkaniach. Ale rzeczywistość natychmiast rozwiewała tego rodzaju iluzję. Przecież ja po prostu dla niego nie istniałam, byłam małym, ruchomym punkcikiem na tle kolorowej masy w czasowiczów, którego się nie zauważa. Mimo niezaprzeczalnego dowodu, że nie był świroniem, nie mogłam pozbyć się nawyku utożsamiania go z Łukaszem. Wystarczył jakiś ruch ramion, gest ręki, skinienie głowy, aby nasunąć wspomnienie o tamtym człowieku. Wówczas byłam gotowa biec za nim stanąć oko foko, zacytować fragmentowego wiersza powstańczego i czekać na jego reakcję. Później od razu mi to przechodziło i śmiałam się sama z siebie, z tych głupich, pensjonarskich zapędów tak nielicujących z moim bądź co bądź statecznym wiekiem. Słońce niespodziewanie ostrym snopem wpłynęło do pokoju. Nadal panowała kompletna cisza, niezmącona najmniejszym szelestem. Trochę mnie to zdziwiło, bo Marzena zwykle po tanecznych wyczynach nie spała spokojnie, widocznie jeszcze we śnie przeżywając swoje podboje, to też uniosłam się na łokciu, aby spojrzeć na jej łóżko. Ku memu zdziwieniu Marzeny nie było, a łóżko jej pozostało nietknięte. Nigdy dotąd się to nie zdarzyło. Dziewczyna, mimo specjalnego upodobania do rozrywek, zawsze wracała do hotelu. Tym razem, jak widać, uległa szaleństwu tej właśnie zielonej nocy. Ostatecznie to jej sprawa, nie jestem stróżem niczyjej moralności pomyślałam, zapadając w krótki, mocny sen. Obudziło mnie stukanie do drzwi. Na progu stała recepcjonistka jedna z kilku dziewcząt obsługujących gości w hotelu, mówiąca dość biegle po polsku. Na jej śniadej twarzy widać było oznaki zdenerwowania, oczy rzucały rozbiegane spojrzenia. Przepraszam, pani proszona jest o zejście na dół do gabinetu dyrektora. Czeka na panią milicja, powiedziała. Milicja ze zdziwienia rozłożyłam ręce. Ja nic nie wiem, proszę pani, ale sprawa jest poważna. Gdyby pani mogła się pospieszyć, skinęłam głową i zaczęłam się błyskawicznie ubierać, trzęsąc się wewnętrznie z niepokoju. Naturalnie od razu wyobraziłam sobie, że będzie to jakaś katastrofalna wiadomość z Polski o Monice. W standardowo urządzonym gabinecie wyposażonym w biurko i regały siedział z zaferowaną twarzą czarnowłosy dyrektor Rili, pilotka naszej grupy wycieczkowej, drobna, wysuszona pani Maria, której nazwiska nie znałam, i dwóch funkcjonariuszy milicji bułgarskiej, z których jeden był na pewno oficerem. Czy pani Idalia Czerska, zapytał uprzejmie niezłą polszczyzną oficer. Niestety jesteśmy zmuszeni pofatygować Panią razem z nami do warny w dość nieprzyjemnej sprawie i jednocześnie prosić o kilka informacji. Z przykrością powiadamiamy Panią, że Pani towarzyszka ze wspólnego pokoju, Pani Marzena Trudzik, została tej nocy zamordowana. Uprzedzamy, że chodzi o identyfikację zwłok. Poczułam, że ręce i nogi lodowacieją mi jednocześnie. A serce bije mocno i nierówno. Takiego okropnego finału tego udanego odpoczynku nie przewidywałam w najkoszmarniejszych snach, to też spojrzałam na sympatycznego skądinąd bruneta wybałżonymi i przerażonymi oczyma, których wyraz zrobił widać na nim dziwne wrażenie, bo poruszył się niespokojnie na krześle. Ale co się stało? Dlaczego? Kto to zrobił? Wykrztusiłam. To wykaże niewątpliwie śledztwo. A i pani nam pomoże, mamy nadzieję. W aucie milicyjnym, którym jechaliśmy do Warny, panowała głucha, przygnębiająca cisza, a mnie prześladowała głupia, uporczywa myśl, że prawdopodobnie zginęło lub zostało zniszczone ponczo -teresy i że nie będę mogła go jej zwrócić. Sprawa ta w zestawieniu z tragedią niespodziewanej śmierci młodej. Sympatycznej dziewczyny była całkowicie bez znaczenia, ale stanowiła coś w rodzaju tarczy ochronnej przed nawałem makabrycznych myśli i skojarzeń, które by zapewne pozbawiły mnie reszty równowagi psychicznej. Tak, to była na pewno marzena. Jej młode ciało leżało na noszach w kostnicy, przykryte prześcieradłem. Twarz jej kredowo-biała wyrażała zdziwienie. Porcelanowe oczy lalki ze sztywnymi rzęsami zastygły pod wpółotwartą powieką, a na złotych, puszystych włosach, które wczoraj z taką starannością czesała, było trochę zakrzepłej krwi, gdyż zmarła najprawdopodobniej od postrzału w czoło, na którym widniała okrągła, ciemna plama. Zachwiałam się na nogach, ale usłużne ramię oficera znalazło się tuż obok. Po jakimś czasie zorientowałam się. Że siedzę w gmachu komendy milicji, zapewne w pokoju służbowym uprzejmego bruneta po drugiej stronie jego biurka i piję kawę. A więc nic pani nie wiadomo o tym, czy pani trudzik bała się kogoś, lub może spotkała na terenie drużby osobę, która by kierowała pod jej adresem pogróżki. Pytanie tego rodzaju już nie pierwszy raz padało z ust oficera, który przyglądał mi się badawczo. Nie, odpowiadałam z pewnym wahaniem. Spowodowanym trudnościami w zebraniu myśli. Na pewno nie. Nie spędzałyśmy na ogół razem wieczorów, gdyż marzena, to jest panna trudzik, chodziła na dancingi, na które ja prawie wcale nie uczęszczałam, ale nic takiego nie mówiła. Na odwrót bawiła się świetnie, bo bardzo lubi. To znaczy lubiła tańczyć. Zawsze była w świetnym humorze. A z kim najczęściej chodziła na dancingi? Z panami z naszej wycieczki, nie pamiętam nazwisk, z panem Józefem, z panem Zenonem i czasem z docentem Kruszko z Warszawy. Czy to zrobił jakiś mężczyzna? Tego nie wiemy. W każdym razie nie dopuszczono się gwałtu, padła dość brutalna odpowiedź i zaraz następne pytanie. A może dostała jakiś list, którym była zaniepokojona? O tym też nic mi nie wiadomo. Pannę trudzik poznałam dopiero w drużbie. Nie znam jej znajomych ani przyjaciół. Czy zmarła nosiła ze sobą biżuterię albo jakąś większą sumę pieniędzy? Chyba nie. Widziałam, że ma na palcu pierścionek z akwamaryną. Pieniędzy chyba już nie miała. Mówiła, że z przydziałowych zostało dziesięć lewów. Tak, to się zgadza. Dziękujemy Pani i przepraszamy za zakłócenie urlopu. Zaraz zostanie Pani autem odwieziona do drużby. Popołudnie spędziłam na pakowaniu walizek. W nocy odlatywał zwarny nasz samolot. Starałam się o niczym nie myśleć. Zajmowałam się drobiazgami. Jednak ilekroć spojrzałam na łóżko Marzeny, ogarniało mnie uczucie lęku i przed oczyma majaczyła nieruchoma. Pozbawiona kropli krwi twarz zamordowanej dziewczyny. W głębi ducha czyniłam już sobie tysięczne wyrzuty, złożyczyłam na własną słabość charakteru, że uległam niewczesnym pomysłom Teresy i Moniki i dałam się namówić na tę wycieczkę, która miała tak tragiczne zakończenie. Trzeba mieć moje szczęście, żeby taki wypadek zdarzył się akurat osobie zajmującej ze mną wspólny pokój. Pomstowałam, rozmyślając nad tym strasznym wydarzeniem. Z relacji przekazanych mi w czasie przesłuchania w komendzie wywnioskowałam, że Marzena została zamordowana w nocy, pomiędzy godziną pierwszą a drugą, na dość odludnej i mało uczęszczanej drodze za hotelem Rila. Strzał oddano z rewolweru zaopatrzonego w tłumik, z bardzo bliskiej odległości. Personalia zmarłej ustalono na podstawie dokumentów. Które znajdowały się w torebce leżącej niedaleko ciała. Śladów rabunku nie stwierdzono. Nie był to również mord na tle seksualnym. Właśnie kończyłam podsumowanie tych makabrycznych informacji, kiedy ktoś delikatnie zapukał i na progu ukazali się panowie Józio i Zenek z nieśmiałym i dziwnie zastraszonym wyrazem twarzy, w niczym nie przypominające szalejących do niedawna wczasowych bawidamków. W ręku pana Zenka widniał jakiś na pierwszy rzut oka nierozpoznawalny skrawek materii. Siadajcie, panowie, zaproponowałam, wskazując mimowolnie łóżko nieboszczki. To straszne, to okropne, zaczęli mówić jeden przez drugiego. Kto by się spodziewał? Byliśmy przesłuchiwani w Warnie, pani też, prawda? Myśmy przyszli pani zwrócić ponczu. Marzena zostawiła je na krześle, kiedy odchodziła, mówiła, że od pani pożyczyła na ten wieczór, bo było chłodno. Siedziała w nim prawie cały czas, bardzo ładnie wyglądała, w oczach pana Zenka mignęło prawdziwe rozrzewnienie. Właśnie, taka reprezentatywna dziewczyna, fascynująca otoczenie. Co za nieszczęście, wtrącił grobowym głosem pan Juzio, wie pani. Pan zenek widocznie odczuwał gwałtowną potrzebę zwierzeń. Siedzieliśmy przy stoliku w trójkę. Marzena miała szalone powodzenie, ciągle ktoś ją prosił do tańca. W pewnej chwili kelner przyniósł jej jakiś bilecik. Bardzo się ucieszyła, kiedy go przeczytała. Powiedziała, że musi na chwilę nas zostawić, bo ma szałową randkę. I odeszła ze śmiechem, rozbawiona. Kto by pomyślał że już nie wróci. Czy milicja wie o tym wszystkim? Zapytałam. Tak, oczywiście, niczego nie ukrywaliśmy, nie chcemy utrudniać dochodzenia, tylko o pończą nic nie mówiliśmy, ale to chyba nieważne, skoro jest pani własnością. Kiedy wyszli, przez dłuższą chwilę przyglądałam się barwnej szmatce, która tak nieoczekiwanie do mnie powróciła, jak jakiś fetysz o złej mocy. Schowałam ją do walizki, trzymając z obrzydzeniem czubkami palców. Powoli zbliżała się godzina odjazdu. Jak to dobrze, że za parę godzin zobaczę Monikę. Leżała w nocy z otwartymi oczyma, nie mogąc zasnąć. Siłą powstrzymywała się, aby nie krzyczeć z wściekłości i rozpaczy. Nigdy nie spodziewała się, że może ją spotkać tawcie niepowodzenie, zrządzone przez ślepy przypadek. A stanowiące ruinę tak pięknie ukartowanych planów. Przecież dotąd umiała usuwać każdą przeszkodę stojącą na drodze realizacji jej zamierzeń, niezależnie od posługiwać. Szła do celu bezwzględnością i konsekwencją, i do tej chwili dopisywało jej piekielne szczęście. I oto teraz głupi pech sprawił, że zamiast środków, jakimi musiała się jaki sobie wytyczyła. Z całą pływać po morzach południowych własnym jachtem i szaleć w najekskluzywniejszych zaszczute zwierzę w pomyślne rozwiązanie sprawy. A jeżeli dowiedzą się o jej kryjówce, oni, ci hojni przyjaciele, którzy w każdej chwili mogą zamienić się w krwawych morderców? Będzie musiała powiedzieć im prawdę, a wtedy co się z nią stanie? Poczuła przypływ lodowatego lęku. Wyciągnęła rękę i dotknęła głowy leżącego koło niej mężczyzny. Spał spokojnie i niefrasobliwie, odwrócony na bok, podczas gdy ona przeżywała całe piekło niepokoju i udręki za siebie i za niego. A przecież to on właśnie przez swoją nieuwagę, lekkomyślność spowodował całą katastrofę. Okazał się nieodpowiedzialnym wspólnikiem. Powinna go za to znienawidzić, ale nie jest w stanie. Zresztą, co by jej z tego przyszło w sytuacji, kiedy może liczyć tylko na jego pomoc i opiekę? Jedyna nadzieja teraz w tej dziwnej, niezrozumiałej kobiecie, której nie lubiła z całej duszy, oczywiście jeżeli wróci i jeżeli będzie dalej tak naiwna jak dotąd. W poczuciu bezsiły wpiła paznokcie w poduszkę i jęknęła głucho.